Arkadiusz Wrzosę. Witaj. Dzisiaj zapraszam Cię na historię Arka Wrzoska, polskiego kickboksera, aktualnie zawodnika KSW, który już za kilkanaście dni ponownie wróci do klatki, by dać kibicom krwawe widowisko. Zanim przejdę do filmu, podziękowania dla Tomasza Nedew za znaczące wsparcie, a także Demistoklesa, Tomasza Stelma, Karola Narbutowicza, Mateusza Króla i wszystkich pozostałych, którzy decydują się dołożyć cegiełkę do rozwoju tego kanału, wspierając mnie na Patronite. Arkadiusz Wrzosek urodził się 3 czerwca 1992 roku w Pruszkowie. Przygodę ze sportem zaczynał od tańca towarzyskiego, a następnie piłki nożnej. Z racji dużego wzrostu i długich kończyn od razu trafił na bramkę, pozycję, na której grał przez całą swoją piłkarską karierę. W czasach szkolnych miał też przygodę z tenisem stołowym. Sport ten bardzo dobrze wspomina. Arek mówił nawet w jednym z wywiadów, że ma nadzieję w przyszłości jeszcze do niego wrócić. Sporty walki pojawiły się w jego życiu stosunkowo późno. Arek rozpoczął treningi, gdy miał prawie 19 lat. Trafił do małego klubiku na Powiślu, centrum walki. Jednak już po 3 miesiącach wylądował w warszawskiej Copacabanie, gdzie pod okiem trenera Igora Kołacina zaczął szybko się rozwijać i już po kilku miesiącach stawiać pierwsze kroki na amatorskich ringach. Stoczył ponad 40 amatorskich walk, co ciekawe, zaczynał od Sandy. W 2013 roku zdobył pierwsze miejsce na Pucharze Polski, a rok później sięgnął po tytuł mistrza do 100 kg. Jako amator został też mistrzem Polski i Europy w Muay Thai. Przez 3 lata należał do polskiej kadry. Bardzo szybko okazało się, że Arek ma ogromne predyspozycje do sportów uderzanych. Znakomite warunki fizyczne, dopełniał zadziorny charakter i wola walki. Co do jego debiutu i zawodowego rekordu, w internecie jest spora rozbieżność. Dlatego w tym filmie będę bazował na informacjach podanych przez Arka osobiście, w różnych wywiadach. Arek zadebiutował 28 czerwca 2015 roku na gali WBT Gdynia. Jego rywalem był Artur Bizewski, zawodnik, z którym Wrzosek będzie się mierzył jeszcze nie raz w przyszłości. Pierwszej walki nie może jednak zaliczyć do udanych. Przegrał starcie decyzją sędziów. 16 października 2015 roku Arek zmierzył się z Tomasem Możnym, tym samym zawodnikiem, z którym niecały rok temu stoczył spektakularny pojedynek w KSW. W tamtym okresie Możny był jednak znacznie bardziej doświadczony. Miał na swoim koncie ponad 20 zawodowych walk. Był też prawie 15 kg cięższy od Arka. Stawką tego starcia był pas mistrza świata WKU w zawodowym kickboxingu. Niestety i tym razem Wrzosek musiał przełknąć gorycz porażki, przegrywając decyzją sędziów po 5 rundach. W drugiej odsłonie starcia był nawet liczony. Arek podpisał kontrakt z organizacją FEN, gdzie zadebiutował 19 marca 2016 roku. Jednak i tym razem to jego rywal okazał się lepszy w oczach sędziów. Nikolaj Falin zwyciężył niejednogłośną decyzją. Jak widzicie, Arek nie miał łatwego startu w zawodowej karierze. Pewnie w tamtym momencie w jego głowie pojawiało się sporo wątpliwości. Nikt nie mógł wtedy przypuszczać, że za 5 lat Arek mimo tak słabego startu pokona swojego największego idola i prawdziwą ikonę kickboxingu, Badra Hariego. Był to czas, kiedy Arek należał w dalszym ciągu do kadry Polski w Muay Thai. Na zgrupowaniach poznał m.in. braci Paczuskich, z którymi trenuje i przyjaźni się do dzisiaj. Sierpnia 2016 roku w końcu wszedł na zwycięską ścieżkę, pokonując jednogłośną decyzją sędziów Kryspina Kalskiego na gali FEN 13. Arek ma 201 cm wzrostu i aż 210 cm zasięgu. Już od początku jego kariery cechowały go świetne niskie kopnięcia i dobre kolana. Często sięgał po klasyczne kickbokserskie kombinacje 3-4 ciosów, zamykanych właśnie kopnięciem czy kolanem. Nie bał się mocnych wymian, dlatego dawał widowiskowe walki. Warto wspomnieć, że Arek miał w przeszłości kilkuletni epizod stania na bramkach, gdzie można go było spotkać, m.in. w towarzystwie Mariana Ziółkowskiego. Obaj zawodnicy przygody z tamtych dni wspominają dzisiaj z uśmiechem.
1 listopada 2016 roku na gali PLMA rozbił już w pierwszej rundzie Aleksieja Buchińskiego. Widząc tak dużą dominację Arka, narożnik Białorusina poddał starcie, rzucając ręcznik. Arek bardzo lubi Tajlandię i tajskie jedzenie. Swój pierwszy wylot do tego kraju wspomina bardzo dobrze. Udało mu się spełnić jedno z marzeń i zrobić sobie zdjęcie z zawodnikiem, który był jego inspiracją w młodości. Błakaw i jego historia na pewno pojawią się w przyszłości na kanale. Arek wspomina, że wszystkie highlighty ikony tajskiego boksu oglądał w młodości po kilkadziesiąt razy. 11 marca 2017 roku Arek stanął przed szansą zrewanżowania się za swoją pierwszą zawodową porażkę w karierze. Okazję wykorzystał, zwyciężając jednogłośną decyzją z Arturem Bizewskim. Podczas walki wykonał widowiskowe kopnięcie, wzorując się na Senchaju, kolejnym wybitnym zawodniku Muay Thai. Popis udało się uchwycić jednemu z fotografów. 8 kwietnia 2017 roku Arek Wrzosek stanął do walki z Tomasem Klimacek. Walka trwała nieco ponad 2 minuty. Polak skupił się na ciosach w korpus, które bardzo szybko odniosły zamierzony skutek. Arek zwyciężył przez knockout, posyłając na deski latającym kolanem rozbitego i zrezygnowanego rywala. Arek Wrzosek jest bardzo mocno związany z klubem piłkarskim Legia Warszawa, o czym od lat mówi w sposób otwarty. Wielu kibiców jeździ za nim, by na żywo móc go dopingować. W sieci można trafić na różne relacje z tzw. żylety czy wyjazdów, na których widać Arka, wielokrotnie bez koszulki, skandującego kibicowskie przyśpiewki. Czerwca 2017 roku wystąpił na gali Granda Pro 4, gdzie w dominującym stylu pokonał Kaja Duraka, zawodnika z Niemiec, zwyciężając przez techniczny knockout w drugiej rundzie. Października 2017 roku stanął przed drugą szansą na rewanż w swojej karierze, a także możliwością zdobycia tytułu organizacji Fight Exclusive Night. Okazję wykorzystał, nokautując Nikolaja Fali już w pierwszej rundzie, tym samym zostając mistrzem wagi ciężkiej. 3 tygodnie później Arek zawalczył w Dubaju, gdzie holenderski zawodnik Colin George ciężko go znokautował. Była to jedyna przegrana Wrzoska przez nokaut w karierze. Co ciekawe, Arek w tamtym czasie miał już za sobą trochę treningów jiu-jitsu, a myśl o przejściu w przyszłości do MMA powoli pojawiała się w jego głowie. 10 marca 2018 roku doszło do trylogii z Arturem Bizewskim na gali FEN20. Arek po raz kolejny udowodnił, że jest już dużo lepszym zawodnikiem. Zwyciężając jednogłośną decyzją, obronił również tytuł mistrzowski. 28 kwietnia 2018 roku Wrzosek ponownie stanął w ringu, tym razem na gali Granda Pro 6. Jego rywalem został Paweł Woronin. Początkowo walkę uznano za non-contest. Mołdawianin uległ kontuzji przy klinczu i próbie kolana ze strony Polaka. Sztab Arka złożył jednak protest, który rozpatrzono przychylnie. Tym samym walka została zmieniona na zwycięstwo Wrzoska przez techniczny knockout. Warto wspomnieć, że był to czas, w którym Arek zaczął wyjeżdżać na przygotowania do Holandii, a dokładnie do Hammers Gym, gdzie trener Nick Hammers przyjął go bardzo ciepło. Wrzosek na tyle mocno się zadomowił, że Hammer stało się miejscem, w którym do dzisiaj toczy przygotowania przed swoimi walkami, trenując m.in. z Earlem Zimmermanem czy Alistarem Overeem, który był jego idolem w młodości. Aktualnie Alistar nie tylko trenuje i utrzymuje stały kontakt z Arkiem, ale również często jeździ na jego walki i stoi w narożniku Polaka. 16 czerwca 2018 roku Arek stoczył swoją pierwszą i jedyną walkę w boksie. Było to na gali w Warszawie. Wrzosek pokonał jednogłośną decyzją sędziów Arnolda Kosongo. Jak wspomina, walka bokserska była całkowitym spontanem. Nie planował tego wcześniej. Zgodził się tylko dlatego, że wydarzenie miało się odbyć w Warszawie, gdzie bez problemu mogli pojawić się jego kibice. 5 tygodni później wrócił do ringu na gali Granda Pro 7, gdzie w nieco ponad minutę skopał Wladimira Toka do tego stopnia, że Rosjanin nie był w stanie stać ani kontynuować walki. Arek zdobył tytuł międzynarodowego mistrza Polski ISKA, a walce przyglądał się trener jednego z niemieckich zawodników, który był też rekruterem do Glory.
aktualnie największej organizacji zawodowego kickboxingu na świecie. Był pod tak dużym wrażeniem występu Polaka, że pomógł mu dostać się do turnieju organizacji. 8 grudnia 2018 roku Arek zadebiutował w Glory. W ćwierćfinale turnieju spotkał się z Benjaminem Adegbuyi. Rumuński kickbokser narzucał presję od początku walki, zaganiając Wrzoska pod liny. Arek zdawał się walczyć zbyt zachowawczo. Vyshosik using his jab, but Adegbuyi here just found his left hook. How aggressive do you want to be in the first fight? Well, the mistake you can make is being too patient, so you got to kind of go after it. You got to win. Adegbuyi pressing the tempo here, pushing the pace. A body kick from Oshak, though. It's energy. He's patient. He's waiting. Nice uppercut there. Left hook. Vyshosik. Been a low. Knee there for the Polish fighter. Yeah, he's starting to fight. This is what you want to avoid when Benny starts getting momentum. Combination. 18 knockouts and 31 wins. Chance of Benny now. W drugiej rundzie Benjamin doszedł mocnym ciosem na korpus, co ostatecznie przechyliło szale zwycięstwa na jego korzyść. Mimo że ilość wprowadzonych ciosów była bardzo podobna, to liczenie i stała presja Benjamina przeważyły w oczach sędziów. Arek odpadł w fazie ćwierćfinałowej. March 16 ponownie zawalczył dla Fenu, broniąc tytułu mistrza w starciu z Patrykiem Schmidt, szwajcarskim kickbokserem. W tej walce to niskie kopnięcia Arka okazały się najmocniejszym orężem. Wrzosek wygrał w 5 rundzie przez techniczny knockout, rozkopując rywala. listopada 2019 roku wrócił do Glory. Tym razem pokazał się znacznie lepiej. Od początku wyprowadzał mocne kombinacje i firmowy już dla siebie niskie kopnięcia. Kilkukrotnie doszedł mocnym kolanem do głowy Amerykanina. Ostatecznie zwyciężając w 3 minucie rundy drugiej, po raz kolejny powalając rywala na ziemię. Dochodzimy do kluczowego momentu w karierze Arka. Polak stanął przed szansą zmierzenia się ze swoim idolem, Badrem Harim. Badr Hari to legenda kickboxingu, Marokańczyk urodzony i wychowany w Holandii. Znany jest na całym świecie przez swój brutalny i niezwykle widowiskowy styl walki. Arek ma nawet kota Hariego, którego nazwał na cześć Marokańczyka. Tym bardziej niesamowite jest to, że ich drogi się skrzyżowały. Oczy wszystkich polskich kibiców sportu walki zwróciły się na Arka. Walka z Badrem była największym kickboxerskim wydarzeniem w naszym kraju w ciągu ostatnich lat. Większość jednak skreślała Wrzoska, nie wierząc w to, że może on wyjść z tego starcia zwycięsko. 4 września 2021 roku doszło do pojedynku. I faktycznie pierwsza runda to prawdziwe piekło dla Polaka. Był kilkukrotnie liczony, zdawało się, że walka zaraz się skończy. Marokańczyk doszedł kilkoma kombinacjami i potężnymi uderzeniami do korpusu Arka. Zdawało się, że Wrzosek nie wytrzyma do końca rundy. Kibice szaleli, a komentatorzy wieszczyli koniec starcia. Arek przytrzymał jednak nawałnicę i dotrwał do gongu. Druga odsłona walki szybko zaczęła przypominać pierwszą. I właśnie wtedy Wrzosek dokonał czegoś niemożliwego, co przez organizację zostało określone największym comebackiem w historii.
Zagoniony na liny po raz kolejny wystrzelił lewą nogą na głowę Badra, ciężko go nokautując. Faktycznie było to kopnięcie, które kilkukrotnie próbował posłać w trakcie walki. Jednak trzeba przyznać, że skutek jaki odniosło był wyjątkowo pomyślny dla Arka. Tym razem szczęście było po jego stronie. Było to największe i najcenniejsze zwycięstwo w jego karierze. Walka ta ogromnie zbudowała popularność Arka w Polsce. Do tej pory był kojarzony głównie w środowisku kickbokserskim. Po walce z Badrem jego nazwisko pojawiało się we wszystkich mediach, docierając do każdego Polaka interesującego się sportem. Badr nie przyjął porażki z godnością. Gdy tylko otrząsnął się z przegranej, zaczął domagać się natychmiastowego rewanżu. 19 marca 2022 roku na gali Glory 80, organizowanej w Belgii, doszło do rewanżu. Razem z Arkiem przyjechało kilkuset kibiców Legii Warszawa, by dopingować swojego zawodnika. W tym starciu Arek wyglądał naprawdę dobrze. Widać było, że czuje się znacznie pewniej niż w pierwszej walce. Poprzednie zwycięstwo bardzo mocno go zbudowało. Wchodził w mocne wymiany i szukał swoich momentów. Harry ponownie starał się trafiać na korpus, mając w pamięci pierwszą walkę i kłopoty Arka. Tym razem Wrzosek zdawał się jednak nic sobie nie robić z otrzymywanych uderzeń, odpowiadając akcją za akcję. W drugiej rundzie powalił nawet Badra latającym kolanem. W walce doszło do nietypowej sytuacji. Po drugiej rundzie nie została wznowiona. Według sędziego i organizatorów kibice Arka szaleli na trybunach. Sam Wrzosek wspomina, że to nie legioniści zachowywali się agresywnie, a kibice Badra. Rozwścieczeni przebiegiem pojedynku, licznie obecni na hali, byli bardzo wrogo nastawieni do sektoru Wrzoska i samego zawodnika. Walka nie była wznawiana. Kibice Badra rzucali butelkami i drobnymi przedmiotami, prowokując i zachęcając do kontrataku ze strony Polaków. Sędzia prosił, by Arek przemówił do swoich kibiców i ich uspokoił. Badr Harry w tym czasie zaczął ich jeszcze podburzać. Po chwili na hali latały krzesła i butelki. Zapanował kompletny chaos. Organizacja zwolniła Wrzoska, uznając, że to on i polscy kibice byli źródłem problemów i całego zamieszania. Dodatkowo zmieniono werdykt walki, co według Arka było już kompletnym nonsensem. Starcie początkowo uznane za non-contest zmieniono na remis, co znaczy, że rundę, w której Arek posłał na deski Badra, wypunktowano 10-9, a nie 10-8. O kontrowersji w walce Arka z Badrem i dziwnej zmianie wyniku mówiono na całym świecie, chyba nawet więcej niż o ich pierwszym starciu i zaskakującym skończeniu walki. Czas, w którym Arek dostał bardzo dużo propozycji kontraktów z całego świata. Na szczęście dla polskich kibiców zdecydował się na KSW i ostateczne przejście do MMA. Tu trzeba zaznaczyć, że ta dyscyplina faktycznie była nową dla Arka, jednak miał już pewną bazę. Zarówno Sanda, sporadyczne treningi BJJ i ogólne zainteresowanie MMA sprawiły, że nie był to dla niego całkowicie obcy sport. Arek trenował już w Uniku razem z Radkiem Poczuskim, który również miał dyscyplinę na MMA. 20 sierpnia 2022 roku zadebiutował w nowej formule. Jego rywalem został Tomasz Sarara, inny znakomity polski kickbokser o znacznie większym doświadczeniu w ich bazowej dyscyplinie. Początkowo zawodnicy wypowiadali się o sobie z ogromną sympatią i szacunkiem. W samej walce miała panować niepisana zasada, ustalona przez zawodników, która zabraniała walki w parterze. Pozwalała na nią jedynie po to, by dobić rywala. Tomasz Sarara doszedł mocnym prawem do głowy Arka, powalając go na ziemię. Bez zastanowienia wskoczył za nim do parteru, by tam go dobić. I ta sytuacja wzbudziła sporo kontrowersji i różnych spekulacji wśród kibiców. Czy Tomasz złamał umowę, czy może zabrakło mu umiejętności, by szybko dobić Arka? Pierwsza runda skończyła się dominacją i kilkuminutowym dosiadem Sarary. Druga runda była całkowitym przeciwieństwem pierwszej odsłony. To Arek agresywnie ruszył do przodu, brutalnie rozkopując nogi Sarary. Dochodził całymi kombinacjami ciosów, a gdy Tomasz zamykał się za podwójną gardą, Arek nie dawał mu chwili wytchnienia, spuszczając na jego głowę łokcie i kolana. Trzecia runda wyglądała podobnie. Tomasz całkowicie opadł z sił. Odgryzał się pojedynczymi uderzeniami, jednak to Arek bez przerwy parł do przodu, zasypując Sararę ciosami. I trzeba przyznać, że wytrzymałość na ciosy Tomka i hard ducha budzi podziw. Po walce relacje zawodników mocno się oziębiły. Aktualnie nijak nie przypominają ich stosunków sprzed walki. Tomek kilkukrotnie zabiegał o rewanżowe starcie, do którego jednak nigdy nie doszło. Czarek, wrzosek próba latającego kolana. Bardzo też poobijana twarz Sarary, nie wiadomo ile on...
podbite. Co tu się dzieje? Czego jest ta głowa Tomasza Sarary? Przerywa wszystko sędzia Bosacki. 25 lutego 2023 roku Arek wrócił do klatki KSW, by zmierzyć się z Tomasem Możnym. Jak pamiętacie, panowie mieli okazję się już pojedynkować na początku kariery Arka. Tym razem to jednak Polak był w tym starciu łowcą, a Słowak ofiarą. Piekielnie mocne kopnięcia na łydkę ścinały nogi Możnego. Kilkukrotnie wydawało się, że nie wstanie już do walki. Pojedynek był jednostronny, aż do momentu jednej skutecznej kontry ze strony Słowaka, która na chwilę powaliła Arka. Ta sytuacja całkowicie odmieniła tempo i przebieg walki. Wrzosek przetrwał kryzys i chwilę później to znowu on dominował i rozbijał Słowaka. Starcie zostało uznane za walkę wieczoru. I tu dochodzimy do ostatniej walki Arka Wrzoska. 3 czerwca, a więc w dzień jego urodzin, odbyła się gala KSW Koloseum 2, gdzie Arek błyskawicznie rozprawił się z Bogdanem Stojką, dusząc go tak zwanym najmanczołkiem, czyli po prostu naciskiem przedramienia na szyję. Niemniej, zwycięstwo to zwycięstwo, a walka na Stadionie Narodowym w dzień własnych urodzin przed ogromną rzeszą fanów była wydarzeniem, które Arek na pewno zapamięta do końca życia. Zostawcie łapkę i suba, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, i dziękuję za oglądanie.